Rod wszystkich witum na dyskusji Otwartego Śląska, które będzie poświęcono godkom od mniejszości w Polsce. Po ostatniej dyskusji powiedzieliśmy, że następno już będzie we śląskiej godce i to była prawda. Dzisiaj po polsku gadali nie będziemy. Ino po śląsku, chociaż gości mamy z roztomajtych kąsków Polski, a nie ino. Bo dzisiaj pogadałem z nami Maciej Bańdur, to jest gotkoznawca ze Pomorza, który zajmuje się kaszubską gotką, ale z tego co ja to nie ino, bo poradzi godać we mocce roztomajtych i słowiańskich i nie ino. Pogoda z nami też dr Artur Czesak, gotkoznawca, leksykograf, dialektolog, który robi za kontraktowego rektora w Jagiellońskim Uniwersytecie, a zajmuje się sztandem sytuacją roztomajtych słowiańskich mownych kodów na terenie RP. Jest z nami też Tiema Fumdekter albo Tymoteusz Król. Nie wiem, ale ich to dobrze wymówił po wilmowsku. Jeśli nie, to po tym będziecie mnie poprawiali. Kery zajmuje się rewitalizacją wilmowskiej gotki. Pisze, przekłada, uczy. Wszystko, co ino idzie robić po wilmowsku, to on robi. I jest Paweł Szutow. To jest entuzjasta z Rusyje, który zajmuje się też roztomajtymi gotkami, co są używane we Polsce, a też polską gotką, co jest używano poza Polską. Dzisiaj będzie u nas za mazurologa, za specjalisty od mazurskiej gotki. I będę też godał ją, Bartłomiej Wanot, który zajmuje się śląską gotką, pisze po śląsku, roza często się przełoża. Dobrze. Wszystkich znamy, wiemy, kto dzisiaj będzie godał. Gipko o tym, jak będziemy godali. Mam narychtowane pora pytań, które będę zadawał zarają wszystkim sztyrem naszym gościom, ale będziecie mieli też wszyscy możliwość zadawania swoich pytań. Jeśli ktoś chce się czegoś przewiedzieć od któregoś z naszych prelegentów albo od wszystkich, to idzie te pytanie w czacie przy tej live transmisji zadać, napisać i potem ubierzemy no i ciekawsze, no i fajniejsze, które będziemy mogli zadać. Dobrze. To już myślę, że możemy zacząć. I pierwsze pytanie byłoby na temat sytuacji danej gotki, na temat tego, jak ona jest żywotna, jak wygląda transfer między generacjami w danej społeczności. I zacząć by od Pawła Szutowa, co by nam powiedział, jak ta sytuacja wygląda na Mazurach. I też osobliwie bym cię prosił o taką informację, jak się różni sytuacja w Polsce, a we Rusji, bo wiemy, że zajmujesz się mazurską gotką we obu tych państwach. Już dobry wieczór dla wszystkich słuchaczów, a też dla wszystkich moich współmówców. Kiedy będę robił jakieś felery, to proszę o wyboczenie, potem skuli tego, co że jest ruski prawie na Syberię, a godom durś po rusku, a po mazursku, toż myślaj, że taki miszung będzie z tych moich gotków. Co bych już więcej nie przedłużał. W Polsce sytuacja ze mazurską gotką nie ma kolorowo. Podle takich luźnych szacunków mono do 10 tysięcy osób ma jakieś mazurskie korzenia, ale takich, które by richtig po mazursku godały, je naprawdę mało. Jeszcze gorzej to wygląda ze młodą generacją. Takie osoby, co by godały po śląsku, mogą zostać policzone na palcach od jednej ręki. No i młodszy używacz mazurskiej gotki, który go znam, to jego pozdrowiam, jeśli się nie myla, mo teroski 17 albo 18 lot, to entuzjasta, a uczy się sum, dali, że jest jo, 21, bez mała 22, nie wynieśliśmy te gotki z domu, kiedy się złaziło persony, które ta gotka słyszeli jeszcze za bajtla, to je psioter od siatków,
Peter Szatkowski. Kery stworzył ortografię mazurską, a tak dalej. On to jeszcze słyszał, ale już w postaci taki spolaszony od swoich stazików. Dalszą generacją, która miała już kontakt za bajtla z taką mazurską gotką jeszcze plus minus żywą, to jest pokolenie 50 plus, do którego należy choćby mój dobry kamrat Robert Arbatowski, prezes Związku Polskiego ze siedzibą we Szczytnie, którego że jest członkiem. On poradzi go dać, chociaż no, nie ma to taką płynną gotka, jest to taki, jakbych to tak określił, semi-speaker, no ale idzie ta mazurska gotka zarachować do jego rodni gotki. U osoby jeszcze starsze, od 70 lat w góra, godali po mazursku jeszcze za bajtla, był to ich kod prymarny, no ale on z różnych powodów został wyparty. Do tej starszej generacji należy jeszcze paru użytkowników, na przykład jest taki pan Donder, munowtosi, kto się zajmuje tą mazurską sprawą, o nim słyszał, który pisuje coś po mazursku, mieszka we Polsce. Mocka ze tych Mazurów ze Polski wyjechało też do Rajchu, tam jeszcze go dajemy, ale też starsze osoby. No i lepiej ta sytuacja wygląda w Rosji, kaj jeszcze osoby kole 40 lat poradzą godać, no ale żadnego bajtla godającego po mazursku, żech tam nie potkął. A tako, no, do porządku powia, co to enklawa mazurska, wyjechali Mazurzy pod koniec XIX wieku, jeszcze w Rosji go dają i myślę, co więcej, nikaj we świecie się nie godo po mazursku na co dzień, ino tukej. Dziękuję za odpowiedź, dziękuję za informację o tym, jak to wygląda na Mazurach. A teraz prosiłbym o głos Tymy fum doktora, co by nam powiedział, jak ta sytuacja ze gotką wygląda we Wilimowicach. I też trochę o taki historyczny rys. Skąd się wzięła taką sytuację, jaką jest, bo wiemy, że jest zło. Geneza tej sytuacji. Wie, jak to zgadłem, wymyśliłem, że świercyłem, no to chodź dwa wersje z ich kuza. Ja bym wam to chętnie opowiedział po wilimowicku, no ale dzisiaj będziemy go dać po śląsku. Może zrobimy taką debatę też, gdzie będziemy po wilimowicku go dać. Nie? No dobrze, no to Wilimowianie przyszli z zachodu, to było w XIII wieku, ale to my to nie wiemy, bo to w tym średniowieczu było moc osadników, którzy przyszli z zachodu, a te Roski nie wiemy, czy to byli, bo to jedni gadają, że to byli Niemcy, inni gadają, że to byli Holendrzy albo Flamandowie, ale prawda jest taka, że wtedy to jest ciężko powiedzieć, kaj byli Niemcy, kaj nie byli Niemcy, kaj byli Holendrzy albo Flamandowie, a ci ludzie, którzy sam do nas przyszli, no to też nie wiedzieli, też mieli swoją tożsamość i ja się myślałem, że to była taka tożsamość, że my są stąd, nie? A przyszli do Wilimowic, a byli zaś stąd, bo jak przyszli do Wilimowic, to był las i w tym lesie się zbudowali chałupy, a się zbudowali kościół, a zrobili taką wieś. No i tak było przez 800 roków, no prawie bo w XIX stuleciu było tak, że Wilimowianie go dali, my są Wilimowianie, a Niemcy to Niemcy, Poloki to Poloki, a to były Austro-Węgry. Nie? Wilimowianie handlowali, byli bogaci, no to się wykupili z poddaństwa, a potem Wilimowice dostały prawa miejskie, a już ponad 200 roków Wilimowice są miastem. Nie? No i potem były takie wojny, no bo Poloki chciały z Wilimowianów zrobić Poloków, a Niemcy chcieli zrobić Niemców, a tam walczyli, jako gotka ma być w kościele, a jako gotka ma być w szkole, a jako gotka ma być w urzędzie.
Ale prawda jest taka, że jak był ksiądz z Wilemowic, był we Wilemowicach, to Godą, no była łacina, nie? Ale Godą te kozania po wilemowsku, a w urzędzie niby była polsko-gotka potem, albo niemiecka, ale jak był burmistrz Wilamowion, to Godą po wilamowsku i to tak wszystko szło. Ale ci Wilemowianie się tak też nie żenili między, nie żenili z Polakami albo z Niemcami, no tak między sobą. No to potem to była też taka nienawiść, bo ci Polacy, a ci Niemcy się tak myśleli, że to Wilemowianie są bogatsi, a są tacy kolorowi. No to jak wiemy, te Roski też tak je, że jak to je kolorowy, no to już nie je, to już nie ma wzocy, nie? Zwłaszcza w Polsce. No to tak było. A w 1939 roku, jak Wilamowice trafiły do... Najpierw jak miał przyjść Wehrmacht, no to Wilemowianie uciekli, a potem się zaś wrócili na Zot. I część była, jedna tajla była w polskim wojsku, potem część musiała podpisać ta Folkslista, tak jak na Śląsku, nie? I zaś byli w niemieckim wojsku, zaś potem przyszli Rusty, no to było tak jak wszędzie, a potem zaś Polacy, jak przyjęli ta władza, no to zabronili go dać po wilamowsku, a wysiedlenia były, a różne inne i było moc tych prześladowań. No ale co jest najważniejsze dzisiaj do tej dyskusji, o tej gotce, no to w 1945 roku była gotka zabroniona, a stroje też, a kto godał po wilamowsku, to był bity, a dziecka też, a dziecka nie umiały inaczej godać, nie? No bo one godały doma i no po wilamowsku, a w szkole godały po niemiecku, bo za okupacji była i no niemiecka gotka w szkole. No to takie dziecka, co miały 7-8 roku albo 6, to nie umiały godać, a potem jak te matki godały, nie godajcie po wilamowsku, nie godajcie, to te dziecka to nie mogły spokopić, z kuli czego one nie mają godać, a? Godały, a nie mają godać. A to rodziło moc depresję, a innych problemów, które do dzisiaj są, no bo ci ludzie, oni... To tak jak się mnie dzisiaj ktoś pyta, wiele ludzi goda po wilamowsku. A co ja mam powiedzieć? Bo są tacy ludzie, którzy godali, byli tymi native speakerami, a potem to było zabronione, a oni te Roski nie umieją, nie poradzą godać po wilamowsku. A po polsku też nie poradzą godać tak, jakby chcieli, bo to też nie ma ich gotka, bo oni się to nauczyli, jak mieli 10 roku. Nie? To jest takie ciężko powiedzieć, bo jest moc też takich, którzy rozumieją moc, a nie godają. To jakże Hio zaczął się uczyć, no nie uczyć, no jakże ja zaczął tak coś robić, działać z tą wilamowską gotką, to że miał 10 lat, no to Jorzek z Omą godał ino po wilamowsku, a z tymi kamratkami mojej Omy też. No ale to było może ze 100 ludzi, którzy godali, tak echt godali po wilamowsku, nie? A może było tak ze 400 takich, co godali, tak troszkę godali, ale rozumieli wszystko, albo byli tacy, co godali, że nic nie poradzą godać, a potem jak był jaki profesor przyjechał z Warszawy, a oni chcieli wiedzieć, kto to jest, to mnie pytali po wilamowsku, nie? To już umieli godać, nie? No, a potem zaczęli ta rewitalizacja, najprzód my zaczęli czyli sami to robić, nie? No to jo, Justyna Majerska-Schneider, Jusia Fumbetu się mianuje po wilamowsku, no to my godali, no to my robili różne takie aktywności, że my coś robili do tej rewitalizacji, ale my nie mieli takiego wsparcia, a potem Uniwersytet Warszawski, a to profesor Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, no wspomogła, no i to Roski, z nimi współpracujemy. No i to jakoś idzie, ale próbowaliśmy dostać status języka regionalnego, regionalnej gotki, no ale my nie dostali, aha, to już jest inny temat, ja? No dobra, no i tyle, że jest moc problemów, te Roski bez pandemii, tak, też moc problemów, ale mamy 20 osób starych, które godają po wilamowsku, a mamy 20 nowych, które się nauczyły, a godają dobrze. No i to je nasza całko nadzieja, no, to tyle. Dziękuję za głos. A teraz bym prosił Macieja Bendura, bo informacje o tym, jak to wygląda na Kaszubach, jak richtig ten transfer między generacjami teraz wygląda. I też o takie porównanie, jak to przedstawiają oficjalne dane, a jako jest isto sytuacja, bo niedawno czytał tekst, w którym ktoś opisował i że tak po prawdzie to te oficjalne dane się fes różnią od tego, jak richtig gotka na Kaszuba wygląda. No ja, Persko, witajcie. No, wedle ostatniego spisu z 2011 roku 108 tysięcy ludzi zadeklarowało, że godo po kaszubsku w doma. Ja? No ale tak, richtig to
też nie wiemy, jak ludzie do tego podeszli, nie? Jak interpretowali to pytanie. Bo też są też ludzie, którzy poradzą gadać po kaszubsku, ale nie gadają w domu, nie? Z rozmaitych przyczyn. Albo na przykład urodziły się bajtle i nie chcą do bajtli gadać po kaszubsku, zawsze gadają po polsku, albo są to starsze ludzie, jakie mieszkają same, już nie mają do kogo gadać, to też jest częste. Tak richtig nie wiemy, jak akuratne są te dane, że 108 tysięcy. Z samych Kaszubów zadeklarowało się kole 240 tysięcy. Toż bez ma więcej jak dwa razy więcej, nie? Toż też widzimy, że nie wszystkie Kaszuby gadają po kaszubsku, a jednak się czują Kaszubami. I to jest do nich ważne, prawda? Też wiemy, że kole 4 tysiące zadeklarowało, że to jest ich jedynogodka, jaką gadają, pierwszy język w domu. To też jest cenne, to też są cenne informacje, że jeszcze są ludzie, do których to jest ten pierwszy język, nie? Co dzień. Też niektóre ludzie, co badają Kaszubów, gadają, że Kaszubów albo ludzi, którzy mają kaszubskie korzenie, może być nawet 500 000. Ale takich akuratnych danych my nie mamy. Wiemy, że kole 20 tysięcy bajtli się uczy kaszubskiego w szkole. Ale to też są uczone jako cudzej godki. Nie? Są 3 godziny w tygodniu. Są ino 2 szkoły, kaj się uczy kaszubskiego jako rodnego języka w takim wymiarze godzin jak język polski na przykład. Nie na przykład. Jedno takie zestawienie funguje na ten czas. No ja, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję za ten głos, Kaszub. I na koniec tej sekcji poprosiłbym o głos doktora Artura Czesaka. Też o odpowiedź na temat tego, jak wyglądają te sytuacje mniejszościowych ogrodków, ale w takim konkretnym aspekcie, bo raz za czas idzie słyszeć takie głosy, że tak po prawdzie te mniejszościowe ogrodki w Polsce to jest taki szpas od aktywistów, ludzie, co w jakichś organizacjach fungują, to oni tymi ogrodkami godają, a tak po prawdzie to żaden duma przy każdodziennym życiu mniejszościowych ogrodków nie używa. Też mam do was pytanie, jak to wygląda podług was, oczami i dialektologa, i gotkoznowce, w to po polsku, w okrem aktywistów, godo doma po niepolsku. Jeśli to richtig jest prawda, że ino aktywisty. Pierwsze, dobry dzień. Pierwsze, co to jest ta niepolsko-gotka? Ja pierwszy raz usłyszał o tym w tych sprawozdaniach od statystycznego amtu, kaj było napisane polsko-gotka i niepolskie gotki. I między tymi niepolskimi była wielkopolsko. I to jest ten paradoks, że co my mamy na myśli, o czym my myślimy, kaj godomy niepolsko-gotka. Albo mniejszościowo, to może to tak jest z tymi uczonymi, że oni będą ten włos
na 4 części dzielić, ale no moc problemów. No to od czego by zacząć? Od takich gotków, które nie są polskie, na przykład wschodniosłowiańskie. I jak one fungują? Wszędzie się godo, że jest taką narracją, gotka się traci. Ino starzy ludzie godają po naszemu, dziecka nic nie pochytają, dziecka ino po szkolnemu i w telewizor patrzą. Był nawet uczony artykuł profesora Mariana Kucały o słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, kiedy tracą albo i odciepują swoja gotka. On pisał, prawda, no ale teraz ci ludzie, których on opisował, to są ci 80-letni, to są te postoje tradycyje, to są te wzorce godania, jak to po prawdzie jest. Wychodzi na to, że to jest raz rzecz pokoleniowo, dwa rzecz familijno, trzy rzecz taką mikroterytorialną, w mikrowspólnotach, parafio, sklep, szkoła w mniejszych wioskach, w mniejszych miastach. Kaj ludzie są między sobą, każdy drugiego zna i jak chcą godać po swojemu, to godają. Gwara gminy Szudziałowo, wschód Polski, Bielsk Podlaski. A koliś jak było? Jest, czyli są te mikrowspólnoty i na wschodzie język taki podlaski, język łemkowski, są, którzy godają doma po niemiecku, to są takie echtnie polskie języki. A jakie są polskie, a też niesztandardowe? Ja bych powiedział jako ten polski imperialista, wszyscy, którzy godają krowa, a nie krawa i nie korowa, i jakiś związek z polskością mają, czyli można powiedzieć, że one są i polskie, i niepolskie, mają swoje standardy fonologiczne, to jest inna rzecz. I tego też jest bardzo dużo. I młodzi, i starsi, i rewitalizacyjne procesy się dzieją tam, kaj byście się nie spodziewali, czyli tam kaj byście nie myśleli, że jest jakiś językowy problem, w górach świętokrzyskich, pod Sandomierzem, Kujawy się wcale nie budzą, bo nie poszły spać. Gotka kujawsko się trzymała. Górole, Lachy tych rodów góralskich je z 15 i w każdym takim centrum się coś dzieje. Są projekty, są książki, są spotkania starszych z młodszymi. To nie jest ino folklor, to jest nowo rzecz, nowoczesno opowiadanie o sobie swoim. I to są fajne rzeczy. I nie ino konkursy, nie ino aktywiści i aktywistki, jak się modnie godo. I je mocka takiego ruchu na dole w podstawowych nieideowych kręgach, kaj ludzie żyją. To jest moja diagnoza, kieroby rod rozwinął na piśmie na 20 stron. No ja. Nasza debata nie ma punktowana. To tak nie funguje. A ja nie zbieram punktów, Jorzek, wolny człowiek. Wolny językopoznawca. To jeszcze lepiej. Tak. No, jedno słówko komentarza mi się przyszło do głowy, bo jakże słyszał o tym,
że podług wszystkich tradycyjnych łopisów mniejszościowych gotków, podług wszystkich dialektologów, te wszystkie mniejszościowe kody się mają lepiej trzymać we małych wspólnotach, we małych wioskach, to ja się zawsze myśla, jeśli te moje Siemianowice, co mają 70 tałzynów, to jest richtig taką małą wioska. Bo jak my by byli na estońskie warunki, to my by byli trzecim miastem podług szerokości, podług wielości. We Polsce to 70 to też nie ma tak mało, a u nas się godo. I takie mam wrażenie, że ta śląsko-gotka trochę nie dowo się wpisować w te rąki, które polskie gotkoznawcy chcieliby stworzyć. I nie inopolskie, bo to na całym świecie takie Ślązaki są jakieś inksze. Ale to tak luźny komentarz. A drugie pytanie... Mocie prawie. Dziękuję. Drugie pytanie bych miał o procesy kodyfikacji tych naszych rozmaitych gotków, którymi się zajmujemy. Zacząć bym może od temy, żeby nam powiedział, jakie... Bo wiem, że był jednym z najważniejszych uczestników tego procesu standaryzacji wilmowskiej gotki, co by nam powiedział, jakie problemy się trafiały przy procesie tworzenia jakiejś wilmowskiej normy. Że chciał ino coś powiedzieć do tego, co pan profesor Czesok powiedział, bo on godał, że co, o tym, o wszystkich, co godają krowę. A Jorze chciał powiedzieć taką anegdotkę, co w latach 50. była w szkole we Wilemowicach, a się rektorka pytała, które ptoki przyfurgują do Polski na zimę, nie? A jedno dziecko wilemowskie powiedziało krowy. No bo po wilemowsku krowa to są wrony, nie? No ono powiedziało krowy przy furgu. No to w Wilemowicach te krowy to jest co większego. Ale tak, u nas było tak, że pierwsza, no może nie kodyfikacja, ale pierwszy tekst, taki richtig długi tekst w wilemowskiej gotce, to była pierwsza połowa XIX storocza. A to na to przyszedł Bartłomiej Chromik, też z Wydziału Artes Liberales, bo on przyszedł na to w takiej kronice takiego księdza. A ten Farosz, on tam pisał, że Wilemowianie to oni pochodzą od Gotów, a Burgundów, a Wandalów, którzy się ustali we Wilemowicach od VII storocza i tak dalej. No, Jorzek, jakże kto zaczął czytać to, co on napisał, to były najgorsze przekleństwa we wilemowskiej gotce. Ja nie wiem, czy ten Farosz się chciał upuścić emocjom, czy go jaki parafion robił w co, ale nie wiem, ale to jest taki tekst, który istnieje, a on egzystuje, a tam je jako pisownia, jako ortografia, bo to jest dość tak napisane dość konsekwentnie. Ale potem najważniejszy taki, który chciał sklasyfikować, który chciał nie sklasyfikować, no skodyfikować wilemowską gotkę, to był Florian Bisik, a to był nasz największy poeta. No i jak znacie ze śląskiej gotki, że je krawal, bo są je więcej tych zortów, tej ortografii, to tak było we Wilemowicach i no to było dwóch braci. A jeden brat napisał, się mianował Florian Biesik, a napisał taką epopeja, bo tam jest tak jak Boska Komedia Dantego, to on to opisał, a on się tak wzorował na polskiej gotce, na polskiej ortografii. Nawet napisał, że niemiecka ortografia jest zbyt ubogo, żeby oddać to, co wilemowska gotka, wszystkie te głoski. Nie? Ale on był trochę niekonsekwentny w tym. Ale jego brat zaś napisał słownik wilemowskiej gotki, który nazwał słownik niemieckiej gwary Wilamowic. A tego Floriana tak to ubodło, że napisał tak, jak w tym swoim poemacie na wzór Boskiej Komedii, napisał tak: na ostatnim kręgu piekła słysza straszny krzyk, to mój brat Herman. Więc tak się skończył los jednej naszej pisowni. Na ten drugi brat znowu napisał ten słownik, który do dzisiaj jest moc używany. To Paweł może potwierdzić, że też z tego korzysta. Nie? No ale potem było moc innych pisowni, bo to kto pisał, ale to nie było tak, że każdy pisał po swojemu. I no każdy, kto pisał, to pisał: jo, zrobię nowa pisownia. Ale, a chociaż nos jest 3000 wilemowianów jeterowski, a wtedy było może 1500 wilemowianów, no to a i tak było tych pisowni moc. No ale potem były dwie. Była pisownia Józefa Gary, to był taki poeta też współczesny wilemowski, no i pisownia moja. No i ja zawsze, bo wszyscy mnie pytają, z kuli czego ta moja pisownia przetrwała, a tamta druga pisownia nie.
czy ta moja była lepsza, a ja gadam, moja nie była może lepsza, no ja dłużej żyję, jak ten, on żył 80 roków, ale umarł tam 10 lat do 2013 roku. No i teraz kije tylko ta moja pisownia, no bo jak ktoś coś ode mnie chce, to ja to piszę w mojej pisowni, no że ja robię w tych wszystkich projektach, które mają z Wilamowską Gadką coś wspólnego, robiłem, a teraz są tak też inne, w których ja nie robię, ale ci, którzy tam robią, mieli ze mną kontakt, a teraz ta pisownia używają. Ona też ma swoje dobre, a złe strony, ale ona je oparto i na... To jest tak, że ona je oparto na polskiej ortografii, ale to jest trochę jak sztojerka, ja? Że tam je, do przykładu, jak jest si, to jest si, nie ma żadnego si. Jak chcemy powiedzieć sisa, no to wtedy jest si i i, nie si, tak? To by było sisa, tak? To tak mamy. No a są też te niemieckie, te umlauty, je a z kropeczką, to je a, bo a bez kropeczki to je o. Co tam jeszcze? Mamy takie różne wieloznaki, no ale to też często słysza, porząd słysza, jak mi niemieccy dialektolodzy gadają, a z kuli czego, żeście tak polsko pisownia, byście mieli ta niemiecko, bo to przecież by było EU, to by było oj, nie, a, i tak dalej. No ale my się na to zdecydowali, bo Jerzy powiedział tak, nie ma żadnego argumentu, czy by ta pisownia lepsza była na bazie polskiej albo niemieckiej. I no Jerzy chciał taką pisownię, gdzie się ci młodzi ludzie będą gipko uczyć, nie? A jakby my zrobili, ponieważ te roski oni gadają po polsku, no to lepiej taką pisownię, gdzie się to prędzej gipcy, bo ważniejsze dla mnie jest to, żeby oni gadali, a nie to, żeby oni pisali tak, a nie tak. No, to jest z mojej zajty. A u nas nie ma teroski, nie ma żadnej dyskusji o tej ortografii. Nie? To już tak zostało. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Teroski poprosiłbym o głos Maceja Bandura. Też to będzie pytanie o standardy zapisowania. I sam też zapytam cię nie jak obserwatora tych procesów, że się tworzą dwa standardy, no aktywnego animatora, albo przyczyny tego tychaje, bo niektórzy nawet takich ausdruków będą używali. To będzie jeden temat, który by chciał cię zapytać, skąd się te dwa standardy kaszubskiej gotki wzięły i czemu one są używane i czemu żadna strona nie chce oddać pola drugi. I też takie drugo kwestio, to jest pytanie dyglosyje, bo często takie głosy słyszymy i że z kisz tego, że kaszubska gotka jest we szkołach, to bajtle się trochę inkszy gotki uczą we szkole, a inkszo słyszą doma. Takie pytanie, jeśli to richtig jest prawda i jak z taką dyglosyją mogę żyć? Okej. Jak przypomnę o tej drugiej tajli pytania, to już jeszcze mi przypomni. Ja? Jeszcze tak a propos tego polskiego imperializmu, o którym dr Czesak powiedział, ja się ino cieszę, że my w kaszubskim dycki jeszcze go domy Karwinc, Karwinę i tak dalej, ani Krowinc i Krowinę. Krowinc też egzystuje taka forma, ale no najpewniej to będzie jakiś wpływ jednak polskiej gotki na kaszubski. Chociaż to też roztomajcie interpretują lingwisty. A jeśli idzie o ten kaszubski szrajbonek, no to stworzył go Florian Cejnowa. On zaczął pisać pierwsze literackie teksty tak w 1843 roku, jeśli dobrze pamiętam. W przodzie jeszcze były religijne teksty związane z reformacją na Pomorzu, ale jeśli go domy tak stricte o literaturze, no to musimy się tutaj odnieść do Cejnowy. On stworzył ortografię kaszubską jako ortografię do samo jakby, jak to powiedzieć po śląsku, odrębnego słowiańskiego języka, prawda? To już on chciał oprzeć
ten szrajbonek, łofonologiczny system kaszubski gotki. Tak jak on poradził. Ja, on nie był profesjonalnym monolingwistą, ale się tym mocno interesował i też zrobił to dość nieźle. Ale niedługo po Cejnowie też się pokazał Hieronim Derdowski, Kery uważał kaszubsko-gotka za tajla polski gotki, za odmiana polski gotki i też zapisował kaszubsko-gotka wedle prawidłów polski gotki. No tam trochę zmienił, ale jak się kuknemy na pierwsze wydanie jego pematu łepano cierliśmy, co do płycka pysyce jachy, to no, widzimy ta polską ortografię. I następne generacje całkiem tak richtig aktywistów no, stworzyły się takie dwa nurty. Dwie narracje o Kaszubach, ale też o kaszubskiej gotce. Pierwszy, jaki się wywodził, sztamował od Cejnowy, jaki uważał Kaszubów za apartni naród, a kaszubsko-gotka za słowiański język. No a po drugiej stronie byli ci, którzy tak jak Derdowski, uważali kaszubski za polski dialekt, a Kaszubów za Poloków, jak Kezi go dają po swojemu, ale po polsku. Prawda? No i to tak trwało przez następne 170 lat, aż do dzisiaj, tak richtig. Potem za Cejnową poszli tak zwani Zrzesińce, też młodo Kaszuba Aleksander Majkowski, potem większe skupiny aktywistów, no ale też zawdy był ten drugi nurt. Kery najprzód uważał kaszubski za dialekt polskiego, a potem zaczął bardziej, może dodać, że to jest jednak język, ale to jest bardziej polski dialekt albo staropolski dialekt. Kery dorósł do tego, co by być językiem i mieć swoja literatura i tak dalej. Oni też wtedy zaczęli niekiedy te prawidła pisania przejmować od tego środowiska, które się wywodziło jeszcze od czasów Cejnowy i też stosować niektóre litery, też większe prawidła pisania. No i to tak trwało aż do 96 roku, kiedy środowisko, kiedy wszystkie środowiska kaszubskie, może nie wszystkie, ale reprezentanci wielu środowisk kaszubskich się trafiło na takim trefie, co by stworzyć no, jakoś kompromisowo, jakiś kompromisowy szrajbunek. Ale to było tak, że niewiele tym, którzy pisali za Cejnową, udało się przemycić tego szrajbonku oryginalnego. Tak sprawdy to potem ten szrajbonek był modyfikowany przez ostatniego z Rzeszyńca, przez księdza Grucza. Kery wprowadził tam jeszcze nowe litery i no tak richtig te nowe litery się udało przemycić do tego kompromisowego szrajbonku.
No ale od tego czasu wiele ludzi zaczęło pisać, bezmawszyjskie ludzie zaczęli pisać tym kompromisowym szarybonkiem. No i jeszcze tam szkoła na Głodnicę już przez Bezpora Lot pisała klasycznym szarybonkiem. No ale to było w 96 roku. Ja? Potem też do głosu do wśród aktywistów pojawiło się nowe pokolenie. No, Kere zaczęło trochę kontestować ten kompromisowy szrajbonek. Kere był też wprowadzony. No, przychodzi, jak oni sami zaszli coś wedle tych kaszubskich sprawów robić. Tych krytycznych głosów się pokazywało trochę cały czas, ale nikt, żaden tak Richtig nic z tym nie robił, aż do czasu, kiedy Joch zaczął pisać nazwę tym klasycznym szrajbonkiem, trochę też zmodernizowanym, ale jednak sięgającym korzeniami do tej oryginalnej pisowni Cejnowy. No i ten dualizm się tak ciągnie aż do teraz, że publikacje pojawiają się w obu tych szrajbunkach. Jeszcze była druga tajla pytania. Nie wiem, czy Rzech się zawiera, nie rozgodał. Jeśli można tak fezgipko o tym, jeśli to jest prawda i że bajtle inksze gotki się uczą duma, a inksze gotka, znaczy i inksze znają już duma, a inksze się uczą od rektora. Mm-hmm. To zależy od rektora. Ja? Jak rektor wie, że to też jest ważne i że musi mieć w zocy swój rodny dialekt, albo dialekt w Kerem się godo tam, kaj on uczy, no to ten dialekt tam je też, nie? I jakby je ta wersja opisano, ale też je ta wersja godano języka. Ale je prawda i to też je jeden z tych problemów o Kerem godo od jakiegoś czasu i też czemu żech przeszł na klasyczny szrajbonek, że ta norma proponowano jest taką za sztywną. Ja? I też to podejście do dialektów kaszubskiej gotki zaczyna przypominać polskie podejście do swoich dialektów. Ja? Takie, jakie było jeszcze w tej mentalności PRL-owskiej, że bo tak jak je we Francji, ja, że musi być jeden dialekt, jeden zapis i wszystkie inksze, i wszystkie różnice trzeba rugować. Nie? Ja uważam, że ja musi być jeden szrajbonek spójny, jeden zestaw liter, ale ten szrajbonek też musi być no, trochę elastyczny, ja, żeby mógł oddać te roztomajte różnice, które są ważne, bo dochodzi do takiego takiej sytuacji, kiedy ludzie godają, no ja mam książkę, ale albo gazeta, cajtonek, ale nie chcę go czytać, bo to nie jest tak, jak my godamy. Nie? To się różni tak moc, że nie czujemy, że to jest nasza gotka, nie? No i to wtedy jest problem. Albo też rozmaite kodyfikatory, aktywisty mają na przykład w głowach, że one teroski muszą pomieniać ten język tak, jak oni chcą, bo mają taką ideę na przykład, że wszystkie germanizmy musi wyrugować, bo germanizmy są
złe. I co z tego, że na śniadani wszyscy na Kaszubach od samego południa do północy go dają frisztek, nie? Teraz, kiedy my musimy, to jest germanizmus, toż my musimy go wyrugować i wciepnymy tutaj słowo jakiś neologizm, jak rynik, albo coś takiego. I teraz będziemy godać dzieciom, bajtom w szkołach, że wszystkie mocie godać od teraz rynik. Ja? No, co to jest za syns, jak przyjdzie taki bajtel i w domu zacznie tak godać, nie? Nie spokopią tego ani jego ojce, ani jego staziki, a dyć my teroski stoimy przed tym problemem, żeby jakoś załatać ta dziura międzypokoleniowo, jako się zrobiła w czasach PRL-u i potem na skutek tego, co było w PRL-u. To są takie działania, jakie wedle mnie no, blank nie mają sensu, nie? I to jest problem. Dobra, dziękuję za odpowiedź. I teraz mam pytanie do doktora Czesaka. Też w kontekście tego, co wiecie od Tiemy i od Maceja, ale też na Zichar przyjdźcie o tym słyszeli, o tych problemach z kodyfikacją obu tych gotków, a jeszcze mocniej w kontekście kodyfikacji śląskiej gotki, kaj też mamy rozmaite standardy musztry zapisowania śląskiej gotki. Chciałbym was zapytać, jeśli podług was jeden muster, jedna norma i jedna ortografia, to jest taki warunek sine qua non żywotności gotki. Jeśli to jest podług was prawda, że co by gotka się rozwijała, to musi się jakieś tam jakoś skupina profesorów albo aktywistów siąść i dogadać, że wszyscy zapisujemy to wszystko na podług jednego mustra. Albo jak jest pora, to może mieć jakieś zalety. To najwyżej mnie wyciepiecie. Żywotność gotki nie ma nic wspólnego z tym, jak ona jest zapisowana. Moc gotków na całym świecie nie ma żadnego standardu pisania, a żywotność gotki buduje się, idzie przez godanie. I to jest taki fundament, fundamentalny fundament, oczywista oczywistość, jak padają we Warszawie Nikierzy. To jest doprawdy fest dla mnie ważne, bo te haje, te dyskusje w opisaniu mogą się ciągnąć długie lata, a grozi temu, że będą się kłócić te dwie ostatnie persony, które poradzą godać i czytać. I jakby się to miało kończyć żywot gotki, jakby się miał kończyć tym, że gotka się straci, a zostanie dwóch polemistów, to jest to scenariusz może jakiś taki ad absurdum dokludzony, ale coś w tym jest. To jest pierwsze, czyli z żywotnością gotki to nie ma nic wspólnego. A teraz co daje standard i skąd brać odpowiedź? Ja myślę, że ino z obserwacji inkszych gotków, inkszych krajów, krain, co możemy zaobserwować, no, na co patrzeć. Ja wdycki myślę o historii języka polskiego. Nie ma jednej spójnej narracji, która by powiedziała, jak to było w XIV wieku, eli w
Pierwsze było pismo, sztandard dialektu kulturalnego. Eli, dialekt kulturalny godany. No ale mamy jakiś stan, sztand dzisiejszy. Mamy sztandard pisania po polsku. Jak są różnice regionalne, to one są dobre, kej możemy je zapisać. Bez to na pole kontra nadwór to nie ma żaden problem dla ortografii. No ale kej moja małopolska godo godać, a polskie słowo substandardowe, archaiczne, książkowe je wdycki gadać, to je problem i to je różnica nie do pokonania. Jak wam to powiedzieć delikatnie? A chyba nie chcę powiedzieć tego delikatnie. Jerzech taki niezależny, że beleści mi książki przysyłali. To jakoś poradza. Mnie się zdowo, że te dyskusje i haje mają taki efekt, że pozytywną energią dla zachowania gotki, dla twórczości, dla pisania, dla uczynia nowych pokoleń, do wprowadzania gotki do szkół, jak ten dampf taki buzujący idzie do luftu. Idzie na przeciepowanie się, kery je prawdziwszym, niespolaszonym kaszubą Eli Ślązokiem i jak wchodzi ta dyskusja w obszar idei narodowej, idei tej prawdziwości, to jest kopiowanie XIX-wiecznych modeli nacjonalistycznych. I to raczej po mojemu jest bezperspektywiczne, jak to mówią Francuzi. I kontrproduktywne, jak też mówią Francuzi. Że to się kiedyś musi kończyć, bo ja wdycki podawał przykład Kaszubów, że się dogodali, zawzięli i od tego czasu poszedł ruch wydawniczy, poszła edukacja, keroby można było korygować. Ale jak się to zaś rozjedzie, to ci potencjalni klienci, newspeakerzy, satelici, popudczyki, że tak powiem, co by mogli się do tego ruchu i języka przykludzić, oni będą mieli awersję bez te haje. To nie jest naukową odpowiedź. Wróćmy na moment do czy jeden sztandard jest jakoś taki, funguje, daje jakieś profity. Dowo profity, bo energio ma szansa iść na gotka, nie na dyskusję. No ale poczucie sensu i idei też jest ważne. A Śląsk jest za wielki. Za wielki jest Śląsk, bez toż te roztomańte mikroregiony chcą i piszą po swojemu, nie możemy się oszydzić, że tworzenie jednego nowego sztandardu, nowego, nie jest budowaniem nowego sztoku. I ten sztok może być sztokiem też poniżania
tych, co u siebie w domu, u siebie we wsi albo w dziedzinie, u siebie w bibliotece i w kółku różańcowym godają po swojemu. Kiedy się im powie, to nie ma naszo, nowa, gotka, kero buduje naszo, nowoczesno, moderno, nasze nowoczesne, moderne, językowe, gotkowe życie. To je prawdziwy problem, no ale sztandard pisania to z jakimiś możliwościami właśnie bez tego poniżania. Wy piszecie łożkliwie, wy godocie nie podług sztandardu. Sztandard je ważny i no ale nie da się obejść bez tych problemów, żeby to kogoś nie ściepowało na ten jeden sztok niżej. Kiedy on w Popielowie czy w swoich starych Siełkowicach godo po śląsku i to jest dla niego normalne, że jego śląski jest śląskim, to jak pójdzie sztandard w określonych granicach, gminach z rozporządzeniem od ministra edukacji, to on się poczuje, jak teraz jest polski standardowy i jego śląski, to będzie polski standardowy, śląski standardowy i on będzie już w tym sklepie pod Delinami. A tak to se chodził po tych Delinach i no był za wieśniaka. I to z niemieckimi jeszcze zakamuflowanymi lub jawnie pokazowanymi dążnościami. Dziękuję. Mogę adwocem małe. Ja dziękuję za Waszą długą odpowiedź. Troszki, może zrobimy tak, że z początku jeszcze poproszę Paulika Szutowa o odpowiedź na te pytanie, a potem domy się jeszcze pora minut na adwocem. Ale co by dać też Paulikowi pogodać i też dać pozor na to, że nie mamy nieograniczonego czasu, to nie ma zgumina. To już gipko do Paulika pytanie, też o proces kodyfikacji i o to, jak przy tworzeniu tego dykcjonarza mazurskiej gotki, przy którym wiem, że swój wkład żeś miał, jak dało się tam pogodzić albo zgleichszaltować te normy, co są używane we Polsce, a we Rusyi. No bo dziś wiemy, że jeśli oni nie kontaktowali przez ostatnie tam 150 lat albo wiele, to się te gotkowe kody musiały trochę rozjechać. I jakbyś te rozjechane kody próbował zjechać na zot? Dobre, to już tuplikuję. Ta mazurska gotka, która się ostała we Rusji, zachowała się dość dobrze, a zachowała te wszystkie cechy, które na tych Mazurach, no ale łączenie prostowań tych mazurskich odmianów ze samych Mazur, to już było ciężkie zadanie. Jak ludzie zbierali słowa do tego dykcjonarza, to się spierali, to musi być tak zapisane, to musi być siak zapisane. A muszę powiedzieć, że hio tych słów ze mazurski gotki nie dodał aż tak za wiele ze tej syberyjskiej mazurskiej gotki. Joch tam robił no więcej za korektora, a poprawił, że felery we pisunku, który zrobił Piotr Szatkowski, jeszcze Casey. Muszę też powiedzieć, że takie potrzeby gleichsztalowania tego mazurskiego ze Syberii, a z Polski nie daje wcale, te potrzeby nie widzę, ni te Mazury ze Syberii nie będą się pewnikiem nikiej uczyli tego mazurskiego z Polski, który tam jeszcze jest używany, ani to też nie pójdzie w ta druga strona. Ale muszę powiedzieć, że nawet gleichsztalowanie odmiany takiej,
takiej zwartej, jak ten mazurski ze Syberii, bo też zbiorą słowa, co bych napisał, słownik ekstra łoty gotki mazurski używany na Syberię, a muszę powiedzieć, że to ta gotka była używana bez ludzi, którzy długo mieszkali w jednej wsi, w jednej, dowo, na przykład słowo ma, to co po polsku się nazywa marchew, ma sześć form w tej gotce. Sześć. Markiew, marchew, markwa, marchwa, marksia, marchsia. I prost. I muszę to wszystko, ja będę wszystko zapisował. No ale w takim słowniku, a taki skodyfikowany, zgleszczalowany gotce od Mazurów w Polsce pewnikiem tak nie będzie, bo ona się będzie opierała ino o tych nowych speakerów, bo tych starych już bez ma nie ma. A sam bazi się opiro od tych starych, którzy jeszcze są, a jeszcze nie są tacy starzy, bo jak godą i kole 40 lat ludzie jeszcze poradzą go dać, no ale nie ma takiego zainteresowania, co by młodzi się uczyli. To już sam, kiedyś stosował więcej kryterium łopisowe, deskryptywistyczne, a we Polsce preskryptywistyczne, z kolei tylko, że większość tych używoczów pewnikiem to będą ci nowi, dla których lżejsze by było nauczenie się jednej formy, jak tych sześciu. Ja? Toż to by było wszystko ze mojej zajty. Ja, dziękuję za odpowiedź i te rożki, tak jak że będą obiecował, że Maciejowi to domy mu chwila na ad vocem. Ja też mogę powiedzieć, że kukom na Facebooka, na komentarze do tego, co sam dzisiaj oglądamy, to w komentarzach też taką mini dyskusja się pojawiła i muszę powiedzieć, że to wygląda tak, jak żech przewidował i że będzie wyglądało. Te ludzie, co piszą po kaszubsku, tak jak Maciej, to piszą, że doktor Czesak nie mają recht, a ci, co piszą klasycznym, tym oficjalnym sztajbunkiem, to piszą, że ja mam recht, ino jeden i będzie dobrze. I genau tak samo mówimy po śląsku. Ci, co piszą sztojerym, to piszą, że się nie znocie, A ci, co piszą ślabikorzym, to gadają, że ja, ino jeden, a do tych, co piszą inaczej, trzeba szczylać. No, takiego czegoś nie ma, ale to blisko. Dobra, to proszę Macieja o głos. Ja, to tak pięknie z zewnątrz brzmi, że wszyscy się dogadali i teraz wszyscy piszą jednym standardem. No, tak nie ma. To się dogadali aktywisty, ani aktywisty z 500 000 ludzi. Problem się robi wtedy, kiedy te aktywisty zaczynają wynokwiać wele tego języka, bo mają jakieś tam swoje polityczne cele, jak na przykład rugujemy wszystkie germanizmy, albo propagujemy te formy, jakie są podane na formy polskiego literackiego języka, ani te, jakie są w bardziej kaszubska, bo takie, jakich kerych literacki polski nie zno. Ja? Problem się zaczyna wtedy, kiedy na przykład się faworyzuje te już gramatyczne formy, jakie są bardziej podane na polski język, zaś z drugiej zajty wciepuje się moc rozmaitych neologizmów, które mają zastąpić te germanizmy, które zostały przyjdzie wyciepnięte. Ja? Dochodzimy do czasem do takiej sytuacji, kiedy z jednej zajty mamy tekst niby po kaszubsku, który gramatycznie jest moc podany na polski język, za to leksykalnie nie ma podany na nic. Ani na polski literacki, ani na leksyka, jaką znajemy z dialektów, z żywej kaszubskiej gotki. Ja? I problem się zaczynał wtedy, kiedy ludzie, nie aktywisty, ludzie uczą się tego języka, tego standardu, biorą do ręki cajtunek albo książka, i czytają to i nie uważają to za swoja gotka. Ja? To się im zdowo cudze.
biorą to do rynki i godają, no ja, ale my tak nie godomy. To jakieś dziwne, albo to nie jest nasze. Nie? I tutaj też jest taki problem, bo wtedy dochodzimy do czegoś takiego jak kole Łymków w XIX storoczu, kiedy inteligencja łemkowska stworzyła jazyczyje. Nie? To był sztucznie wykreowany język, jaki no, trochę był podany na łemkowsko-gotka, ale wiele też czerpał z starocerkiewno-ruskiej gotki, z ruskiej gotki. I dzisiaj łemkowie muszą wydawać swoją literaturę dwujęzycznie, w jazyczyju z przekładem na łemkowsko-gotka. Czasem jak się kuko na niejedne teksty po kaszubsku, to już zaczynamy dochodzić do tego. Nie? Już żeśmy blisko tego. Tym uważam, że jednak te debaty kole standardu są potrzebne. Nie? I nie idzie tu jedno o ortografię, ale też o wszystko, o to, jaką my gramatyka proponujemy, jakie leksyki my używamy. I prawda jest, że nie idzie o to, żeby robić haje i robić jakieś agresywne haje non-stop, ale myślę, że jednak też taka debata je potrzebna. Tatarowski są wydawane książki, publikacje, teksty w obu dwóch ortografiach, ale nikomu nie robi za wiele problemu czytać ani w jednym, ani w drugim. Jakby ludzie są już przyzwyczajone do tego, że te dwa szrajbonki kajś tam w tej przestrzeni fungują. Dobra. Dziękuję za twoją opinię. Cynny głos. To, że nie ma problemu ze czytaniem, to też zdawało mi się, że to jest prawda, bo pamiętam, Rożek napisał, przełożył, że taką jedną łosprawkę od Andrzejewa na Śląsko-Gotka we swojej ortografii i recenzyjo, to, że dostał od kamrata, który pisze inkszym mustrym, to było takie, że po pierwsze on tego nie poradził przeczytać, a po drugie na ostatnie zajcie zrobił, że literówka. No to jak nie poradzi, to nie wyjdzie nic znów na ostatnie zajcie. No ale to inna taka anegdotka. Dobra, widza dźwignięto ręka od doktora Czesaka. To fest gipko, proszę o odpowiedź, bo czasu nie mamy z gumina. To są dwa słowa. Alienacyjo elit. To jest moc groźne, kiedy ci przywódcy pójdą tak daleko i że ten naród siedzi i siedziwo na te wszystkie kreski, blewiązki i kółeczka i to je roz nowe, dwa jeszcze rozdwojone. No tego się trzeba wystrzegać. Koniec. Dziękuję za ten głos. Teraz szybko przechodzimy do trzeciego pytania. Trzecia seria pytań będzie o status tych naszych gotków, którymi się zajmujemy. I pierwsze pytanie będę miał do Paulika. Ta mini dyskusja dała mu trochę się dychnąć, to zaczną. I no, też proszę o dość gipką odpowiedź na temat statusu mazurskiej gotki, bo to jest taki status, w którym nie słysza, co by po polsku to tak fes ofen było mianowane język mazurski. Trochę tak uciekają mu te terminologie, toż pytanie do ciebie. Jeśli to według ciebie jest mazurska gotka, albo mazurski dialekt, albo mazurska gwara, albo etnolekt, lekt, kt, albo co jeszcze? Albo to jest gancegal, jak to będziemy mianowali. Ja, toż pytam do Gipko. W Polsce jest to teroski, bo no nie każdy będzie rod moja odpowiedź, ale ja widzę to tak, że w Polsce to jest teraz troszkę gancegal. Ludzie, którzy wypowiadali by się, zabierali jakiś głos w tej dyskusji, bez ma, nie ma. Jest Piotr Łodsiadków, są ludzie ze Związku Mazurskiego, są jeszcze inksi, na przykład ten Donder, o którym żech wspominał, no ale
bez ma nic o nich nie słychać we przestrzeni publicznej, co się do Sikesi wypowie, a tak dalej. Ja myślę, że Mazurski idzie nazwać etnolektym, ale za mało je takich ludzi, którzy go dali, było o tym, że egzystuje wobec taka potrzeba, iżbychmy go dali o mazurskim jako o apartny godce. No ale, kiedybych go dał o Mazurach ze Syberii, to ci najczęściej go dają mazurski język. Spytał, że się takiego jednego Mazura i on powiedział, co ja, podle mnie to jest język, któż nauczył, że się go od moich starków i ojców i dla mnie to jest rodnio gotka, a inaczej jak o języku nie godą, ale dla nich ten kontekst polski gotki, no bez mała wobec nie egzysteruje, bo nie mają z nią kontaktów i dla nich otoczonych gotką ruską ten system zachodniosłowiański toć i że językiem. Kiedy napisze w końcu ten swój nieszczęsny słownik te gotki Mazurów ze Syberii, to będzie on się nazywał rusko-mazurski słowar. Rusko-mazurski, mazursko-ruski słowar. Nie będę pisał tam o żadnych dialektach na słownik gotki rusko-mazurski, mazursko-ruski. To będzie tam gotka. A we Polsce, to jak będzie pisał, użyto określenia mazurska gotka, skuli tego, i że ona z mazurskiej perspektywy nie podkreśla, jeśli to jest język, albo coś większego, bo gotka to nie ma to, co we śląskim gotka. Gotka, godanie. Ludzie się zbierą, godają, jak odpowiednik polskiego mowa, można by bez mała powiedzieć. Jakoś tak to wygląda po nasymu u nas. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Troszkę pytanie do Tiemy, który już zaczął trochę o tym godać, ale go stopnął. Bo wiemy, że Wielmowianie mają swoje próby dążenia do tego, co by wpisać wielmowsko gotka do tego zakonu o narodowych etnicznych mniejszościach regionalnych gotce, jak te rzeczy są Kaszuby i no, jako regionalna gotka, i Wielmowianie też by chcieli, albo tam, albo za etniczną mniejszość. I takie pytanie, czemu polski reskierunek podług ciebie nie dowozwolę Wielmowianom tam się znaleźć? Ja mam taką teorię, a to ta teoria jest, no nie wiem, bo ona dotyczy Wielmowianów, Ślązaków, a Kaszubów. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jak się poczytał, jak my próbowali, nie, dostać ten status regionalnej gotki do naszej gotki, a że czytał te wszystkie opinie, a prawie wszystkie opinie były pozytywne. I no jedna była negatywna i to ta zamówiono przez reskierunek, ja, przez rządzących. I ja mam taką teorię, że to, że Kaszubski dostał status języka gotki regionalnej, Śląski nie dostał, a Wilemowski też nie dostał, a tam są konkretne argumenty skoro czego, to wszystko jest taka ta zasada divide et impera. Ja? To jest po to, że wszystkie mniejszości zusammen są silne. A teraz tak, są Kaszubi, których to interesuje, ale moc Kaszubów to nie interesuje, co Ślązoki robią, bo my mamy status regionalnej gotki i je dobrze, nie? A Ślązoki nie mają, to znaczy, że oni mają nie mieć, bo pewno oni są dialekt, a my język. Nie? To tak, tak. Ja je moc takich Kaszubów, którzy też tak, no to nie ma macie, nie? Ale są tacy. Potem są Ślązoki, potem są Wilemowianie, którym się godo, że nie może być status regionalnej gotki dla Wilemowianów, bo by się Ślązoki zeźliły, nie? I porząd je to, bo Ślązoki by się zeźliły, a Jorzek słyszał moc razy, że my mamy ze Ślązokami do społu nie występować, bo to będzie źle widziane, bo my będziemy ze Ślązokami kojarzeni, a to jest źle i tak dalej. A teraz co się Ślązakom napisało? Że jakby Śląsko-gotka była uznana za język regionalny, to by musieli takie małe gotki jak Wilemowianów i zaszczują tych Ślązoków na Wilemowianów, a Wilemowianów na Ślązoku. I to nawet nie takie szczucie i na takie nie występujcie razem. Jo jest za wami, ale ja wam dobrze
doradzą, nie? Nie występujcie. A zaś tym Kaszubom dali, bo nie wiem, ale Kaszubi zaś są, już ci Kaszubi wszyscy nas nie będą wspierać, bo ich to nie obchodzi, nie? Bo oni mają ten status. I ja myślę, że to wszystko je to, nie? To by można taką szerszą analizę zrobić, jak to jest z Łymkami albo z innymi, ale te trzy. A ja myślę, że to jest skutek tego, że my się wszyscy kojarzymy z Niemcami. Nie? Kaszubi się kojarzą z Niemcami, dziadek z Wehrmachtu, piątokolumna, nie wszyscy my są piątokolumna, jak żeśmy usłyszeli od polityków PiSu. No i wy Ślązoki, i Kaszubi, i my Wilhelmowiane, wszyscy my są z Niemcami kojarzeni i to. Także divide et impera i to się sprawdza w wielu zajtach polityki. Tak, dziękuję za odpowiedź. I teraz mam pytanie do doktora Czesaka. Po tym, jak żeście wysłuchali godać Tymka ze mniejszości i kery godogodką, co i we zakonie nie ma, i Maćka kery godogodką, co w zakonie jest, to jakbyście powiedzieli, co wpisanie do tego zakonu, jak one może pomóż w ratowaniu godki i we promocji godki, a też mono, jak mogłoby zaszkodzić? Takie pytanie. Ha. Pierwsze, co mi się tak pomyślało, to jest to, że przecynio kolega król tych rządzących. I myślę, że kole divide et impera je moc irracjonalizmu bezrefleksyjnego, nacjonalistycznego jakiegoś ruchu, nie myślenia, ruchu takich schematów, że róbmy tak, żeby było tak, jak wtedy było, albo tak, jak było przed wojną, albo jeszcze inaczej. A teraz, co zakon może dać, albo co może odebrać? Wiecie, ile w powiecie ostrołęckim Prawo i Sprawiedliwość dostało procent głosów do Sejmu? 67. A wiecie, kero Małogodka jest najlepiej rozwinięto? Kurpiowsko. To jest, ja ten paradoks chciałbym tutaj pokazać, i że na Kurpiach, kaj ze wsparciem wybitnego fonologa profesora Rubacha, powstała kodyfikacją. Dziecka się uczą we szkołach z fajnych książków. Profesor, jak to profesor, opracował i koniugację, i ortografię, i deklinacją, i w tych tam półtora powiatu, i bodej kozania w niektórych kościołach były po kurpiowsku, i oni mają związek Kurpiów, ale nie słyszą, żeby oni w ogóle postawili taką sprawę, że, no nie wiem, potrzebujemy ustawy od Sejmu o kurpiowskiej godce. U nich to je jako ta godka żywotno, tako kero trzeba retować, przekazować nowym generacjom, i je jakoś i zgoda w tej społeczności. I to jest dla mnie taki przykład, i że właśnie te żywotne wspólnoty komunikacyjne, językowe, a oni mają blank inaczej fonologię jak polski standard, no ale są stuprocentowymi Polokami, ale i Kurpiami. I że te regulacje są kajś dla tych żywotnych, dla tych godających wspólnot, nie są najważniejsze. Że to jest robota w tym symbolicznym
planie, że to jest ważne, żeby prawo, zakon mówił, my są społeczność, kero godo pisze inkszym językiem. Jeśli sytuacja kurpiowska jest przednowoczesna, a nowoczesne i prawdziwe jest ino to, co jest zapisane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest potrzebna kodyfikacja i zapis w prawie. Ale czy to nie powoduje, nie robi takiej sytuacji, że wtedy to przestało być problemem ojców, matek? No, tak jak trochę głupio paralela, trochę jak religio, jak jest we szkole, to nie będziemy dzieckom w domu czegoś tłumaczyć, bo mają od tego katechetka. I co? Jaki jest efekt? Efekt jest dość mocno sekularyzacyjny. Może to jest głupio analogio, ale popatrzcie, czy to nie może też prowadzić do tego, że będzie efekt we statystykach przez 10 lat, ale czy to pomoże ratować albo utrwalać Gotka, to nie jest rzecz pewny. Toż widzimy, że są pieniądze, jest status, są komisje, podręczniki, no ale może ważniejsze są media, w których się w danym języku mniejszościowym, Gotce, dialekcie, regiolekcie, gdzie godo. Media, teatr, podcasty, to one dawają poczucie, że to jest ważne, a prawo, zakon, to jest wymiar symboliczny. Ważny, ale nie powiedziałbym, że to jest ten warunek sine qua non, jakbyście to po śląsku powiedzieli pięknie. Dobra. Dziękuję za waszą odpowiedź. To wspomniał, że się Kiesik, że słyszał taki argument, że we Watykanie łacińsko-gotka ma status tył oficjalny, a szpańsko nie ma żadnego. No ale po łacinie żaden duma nie godo, a po szpańsku są papież. Toż richtig ten oficjalny status nie ma mono aż takiego znaczenia. A teraz pytanie do Macieja, który może powiedzieć ze perspektywy tej jedynej mniejszości, która ma status regionalny gotki. Co richtig ten status regionalny gotki dowo? Tak też nie za długo, ale proszę o odpowiedź. Znaczy, dowo wiele i nie dowo. Bo z jednej zajty dowo pieniądze, dowo finansowanie, dowo możliwość uczynio gotki w szkole, dowo możliwość tworzenia imersyjnych szkołów, w których się godo po kaszubsku, dwujęzyczni. Nie? Ale też są problemy i też o tych problemach trochę tak dziwnie mnie godać, jako ta jedyno uprzywilejowano jak przedstawiciel tego jedynego uprzywilejowanej gotki, ale to też to, co doktor Czesak powiedział, nie? To też jest problem, że te roski dali to, że dzieci się uczą kaszubskiej gotki w szkole, to nie oznacza, że nagle też ojce, co posyłają te dzieci do szkoły, nagle sobie się myślą, że to te roski będziemy godać do dzieci po kaszubsku. Bo też często jest tak, że sobie myślą,
one mają te 3 godziny w szkole tej kaszubskiej godki i styknie, nie? My te Ruski nie musimy nic robić. No ale jak to z tymi 3 godzinami w szkole je, no to wiemy, jak się ludzie w naszym systemie edukacji uczą niemieckiego, przychodzi ruskiego, ja? To nie oznacza, że ktoś się poradzi naprawdę tego języka nauczyć. Z drugiej strony no, są też takie absurdy tej ustawy o języku regionalnym, bo tych też przypomnę, że Kaszubi nie są uznani za etniczną mniejszość i nie mają prawów takich jak etniczne mniejszości, jak na przykład, bez przykład Łymkowie albo Karaimowie. Są no, skupiną kerogodo w regionalnym języku. I wedle tego prawa, na przykład ty, Bartłomiej, ty żeś je Kaszuba, bogodosz po kaszubsku. A Kaszubami wedle tego zakonu nie są więcej jak połowa Kaszubów, kiedy deklarują tożsamość kaszubską, ale nie deklarują godania w kaszubskim języku. Nie? Problemem też jest durś to, że nie idzie uczyć dziecek, które nie mają polskiego obywatelstwa kaszubskiej godki. Tuż jak przyjeżdżają ludzie z Ukrainy na przykład i się osiedlają na Kaszubach, to oni mogą posłać swoich bajtli na kaszubski. Nie? To też jest taka sprawa do rozwiązania. Ale też z drugiej zajty są też dobre efekty, nie? Bo tak jak bez całki PRL ludziom się kładło do głowy, że kaszubski to jest jedno gwara i wiele Kaszubów jednak też sobie to mocno do głowy wziąło, to widzimy też efekt tego, że jednak jest to uznane za język, nie? Jak to stoi na papierze, to ma moc, nie? Nie wszyscy się dawają na to nabrać, co by powiedzieć, ale moc jest takich ludzi, nie? Kiedy jednak zmienili zdanie o kaszubskim, że jednak no to jest język, nie? To też nie będziemy gadać, że to jest gwara i że mamy język. To też się wiąże z tym, że w takiej powszechnej świadomości często się powtarza, że kaszubski jest językiem od 2005 roku, nie? Kiedy polski reskierunek uznał to za język, no to jest też bzdura, nie? Języki nie są językoma temu, że jakiś reskierunek uznał to za język. Zresztą Eli idzie o lingwistów, to już Hieronim Magister to kaszubski uznał za osobną od polskiego gotka już więcej jak 400 lat do zadku. No ale ja, tak w skrócie, są pozytywne efekty, są też problemy, jakie są do rozwiązania, ale status regionalnej gotki nie czyni cudów. Najważniejsza jest jednak tożsamość i świadomość, żeby ludzie wiedzieli, że to jest coś ważnego, nie? I też nie modnego, bo też wiele ludzi godo porząd, że no jak tu zrobić, co by kaszubski był modny. On nie musi być modny, on musi być ważny dla ludzi. Wtedy pójdzie za tym i uczenie się tego języka i zoca do swojej godki i kultury. Dziękuję za twoją odpowiedź. I teraz przejdziemy do czwartej tajle. Chociaż jeszcze tak trochę adwocem, no mogę powiedzieć, że nie adwocem, ale na potwierdzenie twoich słów, że po śląsku też słysza we śląsku ludzi gadać takie pytanie, kiedy śląski zostanie językiem?
I to ludzie genau myślą o tym, kiedy nas tam dopiszą, kiedy nas tam dopiszą do tego zakonu. No ja to trochę głupie, ale we ludzkich głowach tak to funguje. A teraz kita czwarta tajla o sposobach na ratowanie tej gotki. Tych gotków po prawdzie, bo więcej jak jedny będziemy go dali. Zaczynamy od tymy, bo wiemy, że mamy jakieś czasowe ograniczenia, bych poprosił tymy o odpowiedź na pytanie, co we Wilamowicach dzisio, albo nie ino dzisio, bo dzisio to pandemio, ale szyży w kontekście ostatnich poruch lot się robi we związku z tym, co by uratować ta gotka. Uosobliwie bych cię prosił pora słów o teatrze, bo to jest idio kero fes mum rod i z mitoreś proch, tak pamiętam, że to fes miło stało we sercu. Tak, ja muszę powiedzieć, że no, my działamy, co się dorobimy i to też chciałem nawiązać do tego, coście gadali, że dla nas, do Wilamowianów, język regionalny to jest kategoria prawna i to nie ma nic wspólnego z tym, czy to jest język, czy nie język. To jest inna kategoria prawna. I tak samo jak moim zdaniem, skromnym zdaniem, jak pan doktor Czesak opowiadał, rozprawiał o tej gotce kurpiowskiej i ta gotka kurpiowska, nawet gotka kurpiowska, nawet jako gwara kurpiowska, mogłaby też być uznana za język regionalny, ale to by nie znaczyło, że to jest język osobny i no, że to jest jeden z odmian językowych, które państwo polskie chce wspierać, nie? I nie, w ogóle by to nie musiało być określone, czy to jest język, czy nie, bo jak to się tak poczyta, no nie, dla mnie to jest tak, że mogłoby to tak być, że i podhalańsko-gotka by mogła być uznana za język regionalny, i kurpiowsko, i inksze, bez tego określania, że to jest język, albo dialekt, albo co. To są języki, dialekty, etnolekty, odmiany językowe, które mają być jakoś wspierane przez państwo polskie, jako wspólne dziedzictwo językowe polskie. Ja bym to tak widział, że taka ustawa, taki zakon to by było najlepsze, nie? Ale to jest jakby inny temat, ale w związku z tym my się nie przejmujemy tym, że tego statusu nie mamy, bośmy doszli do tego, że co będzie, to będzie, zrobiliśmy, co my mogli zrobić, a teraz się nie da nic więcej zrobić. No ale tak, uczyliśmy w szkole, ale teraz skutkuje tej pandemii się nic nie da, a to uczenie w szkole jako języka takiego dodatkowego to je utropienie, tak? bo to je tak, te zajęcia dodatkowe, to zawsze zyski musi być na końcu, to tak nie idzie jak co innego. Drugie, że a to uczę też w domach, ja prywatnie, no prywatnie, bo to brzmi, jakbyś za to brał pieniądze, nie o to idzie. I no o to, że jak się uczy w szkole, to to, co godął Maciek, to ta gotka się robi, czy to, co też jak tu Czesak godął, że ta gotka się robi takie coś, a to uczą w szkole, to dobre, a tu w domu się godamy tak. A właśnie nie, jak się to zacznie uczyć w domu, albo u tych uczniów w domu, u tych dziecek, albo u mnie w domu, albo w innym domu, u tych starszych Wilamowianek, które godają, to jest już widziane jako taki język do gotki, a nie jako język taki we szkole, do którego jest książka. To też ma swoje dobre strony, że to jest uczone w domu, a nie w szkole. Też bych to widział, że to jak jest ten status języka regionalnego, to się to powinno o tym nie zapominać, że to uczenie w domu jest też ważne. I to nie ino, że Starka ze Starkiem opowiada, ino, że je nauczyciel, który uczy w domu, nie? No a myśmy się skupili na tym teatrze wilamowskim, to muszę to powiedzieć, bo bym musiał iść, tak jak Grześ powiedział, ale to jest tak, najprzód my zaczęli z Małym Księciem, z Małym Princem, ja, po wilamowsku, z kuli tego, że to było pierwsze przedstawienie w wilamowskiej gotce, a ludzie godali, nie, to się nie nadawa, to nie może być po wilamowsku, bo to nikt nie spokopi, to nikt nie będzie wiedział, o co idzie, no, ale bez tu, że to był Mały Książek, którego wszyscy znają, no to było tak widziane, że wszyscy to widzieli, że to widzieli, kero to jest scena, albo co to jest, to wszyscy tak, a to my przełamali te ideologie językowe, bo to jest ważne, przełamać te negatywne ideologie językowe, że ta wilamowska gotka nie może być na scenie, bo potrzebuje polskiej gotki, ale wilamowska gotka nie potrzebuje polskiej, no innej, bo można przedstawić coś w wilamowskiej gotce. Potem my pokazali Hobbita, z kuli tego, że Hobbit był na czasie,
I żeby pokazać młodym ludziom, że Wilamowska-Gotka może być cool i można pokazać to, co jest fajne, co jest moderne, można pokazać Wilamowskiej-Gotce. A potem my pokazali Floriana Biesika, ten poemat, żeby pokazać, że to, co jest Wilamowskie, to też jest interesujące i to też można pokazać. Że to nie jest tak, że ino we Wilamowskiej-Gotce można pokazać coś interesantnego, nie wiem, ze światowej kultury. No ta Wilamowska kultura jest też interesująca. A potem my pokazali, że ta wilamowska historia może być interesująca, bo my pokazali ta historia z tymi prześladowaniami powojennymi i tak dalej. No i ja myślę, że to jest ważne, przełamywać te ideologie i to, co pewne spory są ważne i pewnych rzeczy trzeba bronić. Ja godzę teraz z perspektywy nie naukowca działacza, tak? Ale to, co dr Czesak powiedział, że czasami pewnych sporów lepiej nie prowadzić, żeby się ktoś nie zniechęcił. I o ile, jeśli chodzi o Śląsko-Gotka, to je tych ludzi moc, którzy godają i je też tych ludzi więcej, którzy coś chcą zrobić, no to my we Wilamowicach, my nie mamy tyle ludzi, my mamy 3000 ludzi w całym mieście, a nie wszyscy się tym interesują. Bestuż my takich sporów nie prowadzimy między sobą, to znaczy przynajmniej ci działacze, którzy się językiem zajmują, ja to my nie prowadzimy, bo to, że się ktoś o miedzę kłóci, no to się kłócą i są spory, ale my się nie kłócimy o te ortografie i nawet jak ktoś inaczej pisze, no to no u nas to ginie gdzieś w tym wszystkim. I może, ja nie wiem, no my się tak staramy, ale też nie każdy się na to może pozwolić, także godą. Nie każdy spór może być jakiś sprzątnięty pod dywan, a też nie każdy, no nie każda sytuacja jest taką samo, tak? To ja godą za Wilamowianów. I dobrze, ja muszę się pożegnać, bo tak, jak powiedział, muszę, mam kolejne spotkanie, ale no Jerzech Rod, żech sam mógł być, żech sam mógł rozprawiać, co nos gryzie, a posłuchać, co wos, chociaż my już moc razy godali o tym wszystkim. Dobrze, to gut by cał sich, a gut znoma. Gut by cał dich, Tyma. Dziękuję pięknie za twój udział. To też chcę powiedzieć, że ta tajna nasze dyskusje, kaj pytumy o sposoby na ratunek Gotki, to jest tak pomyślane, żeby te idee, które nam dawają Wilimowianin, Kaszuba, synek od Mazurskiej Gotki i doktor, też spamiętać, zapisać się do jakiegoś heftu, ja się heft i filogzion, i pamiętać o tym, że, bo myślę, że większość ludzi, co nasługu, to są Ślązoki, żeby się tej idei spamiętać i pomyśleć, co z tego mogłyby się weznąć, no i to robić. Toż, jako drugiego byda prosił Paulika Rzutowa o informację o tym, co się teraz, co je los na Mazurach, jak Mazury ratują swoje Gotka. Co je los na Mazurach? Na Mazurach je los przede wszystkim Związek Mazurski ze siedzibą we Szczytnie, który teraz wydawał roztomajte jakieś książki, albo prowadził przed pandemią, bo teraz tak nie za fest, bo my jeździli, a godali, łosprowiali o ty mazurski godce, no ale będziemy na isto to robić i jeszcze jakieś trefunki online będziemy organizować. Nie byda się łosgodywał o tym, co teraz rychtujemy, bo rychtujemy jeszcze coś do wydania, ale to proszę śledzić naszą zajta na Facebooku na przykład. Dali robią jeszcze roztomań te persony, które nie są ze Związkiem Mazurskim związane. Na przykład no Piotr Siatkowski, o którym żech już godął wiele razy, kiedy też prowadzi spotkania, on usztandaryzował ortografię, obecnie używano też przetłumaczył Małego Princa na mazursko-gotka, napisał elementarz mazurski gotki. Toż to wszystko jakoś się robi. Związek Mazurski też na przykład próbuje nagrywać użytkowników mazurskiego we Polsce, chociaż to też są takie semi-speakery, bych powiedział, którzy bardziej wtrącają już jakieś mazurskie elementy do
jejich polski godki niźli richtig godają, no ale obecny prezes Związku Mazurskiego Robert Arbatowski nagrywał też w Niemczech, kej jeszcze idzie znąć persony, które richtig godają po mazursku, nagrywam też jo we Syberii, kaj się po mazursku godo. We Syberii ludzie dla ratowania retowania mazurskiej godki no po prostu godają. No, mno sto Mazurów, kezi jeszcze po mazursku rządzą, a z nich kole 60-tki się ze sobą trefią, a godają, a naprawdę wiele z nich mo ta swoja godka radzi, a jest nawet jeden taki tutaj z tych Mazurów się wywodzący człowiek, Wiktor Bartnicki, który jak obaczył i że jo rychtuje jakiś słownik, to się pomyślał, co też będzie swój słownik pisał. I teraz siedzi się i się wspomina swoje słowa, które no z dzieciństwa tam albo kajś słyszał od swoich bliskich i zapisowo też do zeszytów. Tuż coś się robi, bo no nie tak dużo jak u Kaszubów albo Ślązoków, czy nawet Wilamowianów, no ale się robi, a mam taką nadzieję, i że pojawi się trochę więcej młodych ludzi, żeby się chcieli w to zaangażować, a to jakoś ruszy jeszcze takim szerszym torem. Ja, to by było tyle. Dziękuję za odpowiedź i wnet przejdziemy do Maceja i no, muszę powiedzieć jedno słowo mini komentarza do doktora Czesaka, że monoście trochę mieli z tym rech, żeście go dali o tym, jakie emocje rodzi temat kodyfikacji, temat zopisu i wiele z tego energii może iść do luftu, bo jak czytam te komentarze pod naszym wpisem, no to jak był temat Schreibunku, ortografii, to ludzie się zaczęli o to wadzić i tam była żywo dyskusja. A teraz, jak poszedł temat tego, co mogliśmy zrobić, żeby te gotki richtig uratować, to że myślał, że mi się tam trochę Facebook zawiesił, bo komentarzy nowych nie widzę, a ich po prostu nie ma. To ludzi nie interesuje. A temat Schreibunku to ja. To było żywo, co 3 sekundy coś nowego się tamże widział, mógł czytać. Dobra. Tuż pytanie teroski do Macieja, bo to jak retujecie kaszubsko-gotka, albo nie wiem, ono w twoim przypadku też słowińsko, ale to na marginesie się ono tym podzielisz, ale bo ta kaszubsko by cię zapytał, też no najwięcej w kontekście ty edukacyje. Bo wiem, że kaszubsko jest i wykładano w uniwersytecie, i nauczano we szkołach, w czym są mąż, bierasz aktywny udział. Ja. Kole 20 tysięcy dzieci się uczy na Kaszubach, kaszubskiej gotki w szkole i to jest wielki sukces. Są uczone w wymiarze 3 godzin w tygodniu. Ja? Otóż uczą się jako cudzej gotki, tak jak angielski gotki, tak jak niemiecki gotki. Od niedawna są też 2 szkoły dwujęzykowe. Kaj kaszubskiego się uczy po 5 godzin w tygodniu, a też inne przedmioty są wykładane po kaszubsku. I to też się wielki sukces i myślę taki następny krok do przodku, prawda? I myślę, że byłoby dobrze, gdyby tych takich szkół było więcej i więcej. Tak jak też Godosz na Uniwersytecie Gdańskim je etnofilologia kaszubsko. Kaj, to idziesz studiować kaszubsko literatura, gotka, kultura, a tak dalej. To też myślę, że wielki sukces. Wydawało się na Kaszubach wiele książków. Myślę, pora 10 bez rok po kaszubsku, a o Kaszubach, o Pomorzu, to myślę, że spokojnie więcej
jak z to. Tutaj z tą pisaną, każdy przyznam, jest jednak problem, bo najczęściej te książki się wydawało po 200-300 sztuk, jakie się rozchodzą między aktywistami i rektoroma kaszubskiej gotki, ale nie docierają za bardzo szerzej. Pewno to będzie może 10-15%, jakie gdzieś tam dochodają szerzej, ale jednak no, głównie to się rozchodzi w taki chów wsobny, nie? Tych książek, bych powiedział. Do zagospodarowania porząd je internet. I tutaj też Kaszubskiego coraz i te wszystkie nowe media. Nie? Tutaj też coraz więcej się pojawia rzeczy w internecie i też myślę, że bez ta pandemia tej sztuki jest tego więcej, bo ludzie są trochę zmuszeni jednak się za ten internet wziąć. Ale na przykład Eli idzie o YouTube, nie? Czy jakieś vlogi, albo jakieś kanały, to porząd tutaj tego brakuje. Trochę tego się pojawia, coraz więcej, ale to tak idzie moc po leku, prawda? No ale tak jak żech Godo, myślę, że najważniejsze jest tutaj też świadomość i tożsamość. Nie? Bez tego ludzie nie będą, dzieci, bajtle nie będą wiedzieć, po jakiemu mają się tak richtig uczyć, nie? Swojej gotki. Bo jak będą im kłaść do głowy, że ty pamiętaj, no ty najprzód, że się Polak, a dopiero potem Kaszuba, no to to wtedy się sprowadza do takiego uczenia hobbystycznego, prawda? Mogę się uczyć, ale nie muszę, bo jeżeli Polak to już najważniejsza gotka to jest polsko, a jak ktoś go to po kaszubsku, to fajniście, nie? Ale no okej, okay. Poradza sobie bez tego. Temu myślę, że co by gotka się utrzymała, co by była ważna do kaszubów, no to też ta tożsamość, jeśli Elię łączono kaszubsko-polsko, to te tożsamości muszą być równoważne, albo kaszubsko musi być trochę jednak ważniejszą, nie? Tak, toż myślę, że wiele z prawdy, wiele się robi dla kaszubskiej gotki, ale też trzeba dodać to wszystko naokoło, nie? Też uczyni historii Kaszubów. Propagowani kaszubskiej tożsamości, gadanie o tym, że to jest ważne. Myślę, że to ma szansa pociągnąć ten język za tym, nie? Może być takim motorem do nauki tego języka. Dziękuję, dziękuję za odpowiedź. To też fakt ciekawe, coś Godo o tym, i że ludzie muszą mieć jakąś motywację do nauki tej gotki i że ta kwestia o świadomości narodowej albo też świadomości sam będzie fest ważna, no bo hobbystów fest nie ma. I to dobrze na to pozór, jak od tego semestru zaczął żech na usiłk ludzi, taki studencki lektora śląskiej gotki, do chętliwych, co radziłby się nauczyli gadać po śląsku. I tak dobrze pozór na to, że bez mała tam nie mam ludzi, co rodziliby się we Śląsku i po Śląsku nie gadali. Że tam są albo ludzie, co się rodzili we Śląsku, są Ślązokami, u nich doma się gadało i to słychać, że już ten śląski akcent mają i no chcą gadać do porządku, do przykładu. Jakoś to, no, widzę, gadają do porządku, ale w taki bardziej usystematyzowany sposób. Albo ludzie nie ze Śląska, którzy są tym zainteresowani. Tam mam ze Zawiercio, ze Psar, ze Iwano-Frankiwska, ludzi zewsząd. A stricte ludzi, co by się sam rodzili, ale nie odczuwali związku z tym ziemią, no bez mała nie ma.
I monotoryk tak też funguje. Na Kaszubach, jeśli mogę jedno słowo, to i do tego stopnia, to dzieci się przez, jak przychodzą do szkoły, to przez pierwsze dwa roki się pytają porząd, a po jakim my się uczymy tego języka, nie? Bo ich świadomość jest taka, że ich starzyki to są albo byli Kaszubi. Ich ojce to może też, ale oni nie są Kaszubami, nie? I dopiero kiedy widzą, że jednak oni też są związani jakoś z tą ziemią i z tą historią, nie? To dopiero wtedy coś się przestawił, nie? Że jednak może to nie ma jakoś wielkiego godka międzynarodowo jak francusko czy niemiecko, ale też je ważną jako składnik ich tożsamości. No jaj, no do tego, co by była ważna, to ona musi być nasza, nie? A nie jakoś i tam inksza. Dobra. I no, że z drugiej strony też wiemy, że jak chcemy oprzeć nauczanie godki na tym poczuciu narodowej tożsamości, no to będą nam przeciepować, że ideologizujemy ta godka. A godka ma być poza ideologią, chociaż to jest taki postulat do mnie trochę naiwny, ale wiem, że on często brzmi. Dobra. I na koniec, na zawarcie tytajle, miałbym pytanie do doktora Czesaka, tyż wore tunel gotków, tyż na bazie waszych obserwacyjów, które już wiele ślot robicie, co podług was funguje przy ratowaniu tych mniejszościowych kodów, co ganz nie funguje i trzeba pociepać, a co to z kiszy jakichś przyczyn nie funguje, ale mogłoby fungować. No to już. Pierwsze. Ja mam taki hashtag na Twitterze, nagraj babcie po polsku, no ale to sobie możecie przetłumaczyć na wszystkie. Oddawam prawa. Mogę pisać nagraj oma, nagraj opa, czy jak tam. To jest jedna rzecz. Zbieranie językowych faktów, słuchanie tych dawniejszych pokoleń, bo to dowo autentyczność godce, a nie, że będzie taki jakiś wyszpręgnięty, pełno innowacyjów i to będzie nowy system, to będzie serwanie kontynuacji, to się ino będzie chciało nazywać retowaniem godki, a to może być w takim skrajnym przypadku tworzeniem nowego nawet nie sztandardu, ale nowego systemu. Nagraj ouma, nagraj opy. To je pierwsze. Drugie, nie zniechęcać, nie, ja se robię screeny, jak wtoryś pisze, jakie łoszkliwe słowo je gwara, bo przeca my mamy gotka śląsko, lęzyk śląski, a gwara to może je we więzieniu w Polsce u tych Poloków i tu se też możecie dawać jakieś adiektywy. No ale ja mam tu cudną książkę, Ocalić gwarę naszą. To jest wydane koło Dobrznia Wielkiego, Popilów, Stare Siełkowice. I tam jest tako dobro robota robiono, bez biblioteka, bez miejscowy samorząd. Tam są łopowieści starzyków, starków, spisowane przez dziecka. Te dziecka bierą dosia ta tradycyjo. To nie jest konkurs recytatorski. To bych powiedział, że to jest formuła, którą trzeba na nowo jakoś przedyskutować. No ale podstawy. Skłonienie, żeby jedni drugich słuchali. Młodsi starszych, starsi młodszych. Dialog. Autentyczny dialog. To je najbardziej wzocne, to je bezcenne.
co mogłoby fungować lepiej? Roztomajte konkursy gwarowe, recytatorskie, literackie, prozatorskie, poetyckie. To się bardzo fajnie pisze teraz granty, bo mamy 37, 38, 39 konkurs. To ja i to samorząd, wójt już ma na to z radą, mają na to miejsce w budżecie. Wojewoda albo marszałek też to wie. I to rodzi zagrożenie taką stagnacją i marnowaniem potencjału. Jak ja widzę z terenów, kaj się godo, prostomańtymi godkami, nie godą ino o Śląsku, kaj się godo w domach, na cestach, a ino jest tako instytucjonalno Roma, recytujemy w naszej gwarze, to jest jakoś jakieś marnowanie. Co funguje? I zaś mam cały teren państwa na myśli. Pani premier Szydło, etnografka z wykształcenia, we swoim expose powiedziała o kulturze ludowej i to chyba jest ewenement, no ale nie miała czasu, jak była tą premierką, ale jak ją odstawili na bok, to ona chyba była tym spiritus movens, który przez Narodowe Centrum Kultury uruchomił program małych grantów Etnopolska. I to jest moc, dobro, robota dla małych wspólnot, że jakoś gmina, jakieś małe miasto, jak Miżec w województwie świętokrzyskim i moc inkszych te swoje stagnacyjne działania, stagnacyjne, bo nie było więcej idei i środków, teraz może rozwijać. To mogą być nowe ubrania dla zespołów regionalnych, ale to są też nowe konkursy, nowe książki, spotkania we szkołach czy w większych placówkach, w domach kultury. Jest taki ruch, można powiedzieć, że po 20 rokach ruszyła ustawa o języku polskim, którą ma paragraf o wspieraniu mniejszościowych terytorialnie i demograficznie systemów językowych, czyli jak się to by powiedziało po polsku, gwar i dialektów. To nie jest sprzeczne z tymi mniejszościami, o których my godomy. To jest budowanie pozytywnego nastawienia do tego, że nie wszyscy muszą godać podług jednego mustra. I to takiego mustra, że jak powiesz inakszy, to bez pysk, albo jak to bywało. Czego brakuje na Śląsku? Tu brakuje instytucji, która by była takim repozytorium. Tak to mamy federacją albo apartnych, użyję słowa, które się przyda i kaszubskie, federacją amatorów albo neofitów, z których każdy na nowo musi wszystkiego się o tym Śląsku samodzielnie dowiedzieć, są, to jest moc czasu. I potem mam jakiś swój pomysł, ale samemu się wiele nie zrobi. Czyli repozytorium, instytucja, jakiś tam taki Instytut Śląskiej Godki zróżnicowanej, kaj te nagrania od tych ołmów można posłać, co by coś z tego mogło wyniknąć dla polityki językowej. I co jeszcze? I jeszcze utemperowanie indywidualizmów.
Bo to jest tak, że kultury tradycyjne, one są dość kolektywistyczne. Mamy te wspomnienia, te narracje, jak mieszkali albo we familoku, albo nie we familoku, no ale królikom trzeba było dować, kretowiny rozciepować, kajś w ogródku. Modele życia, one były podane na siebie. I jak to nie będzie afirmowane bez innowacyjnych, potencjalnych, reskirujących gotkom, ideą narodową, społeczną, tożsamościową, to zaś się to będzie rozłazić. To jest takie moje. To by jest, czyli moje dwa punkty. Pierwsze to te terenowe, familijne podstawy, które trzeba dowartościować i wzmocnić. I przeskakując nad tymi tu takimi problemami dnia dzisiejszego, że ten chce pisać o z kryską, a ten u z kołkiem, przeskakując na ten poziom, na ten sztok najwyższy, kajby było gromadzone to, co je tym językowym dobrem, tym po polsku dziedzictwem, nie wiem, erbowizną językowo-kulturową, bo i to bez jakichś napięć ideowych, bo to je może taką wizyją Poloka, co w Krakowie siedzi, no ale inaczej to je za moc potajlowane i to je taki maraton, morderczy maraton indywidualistów, który nie spowoduje jakiegoś sukcesu i poczucia szczęścia z tego, że godomy naszą gotką na większym terenie, co się udowo w tych małych wioskach tam kajś koło Nowego Sącza na przykład. Dobra. Dziękuję za tą odpowiedź, taką obszerną. I myślę, że będziemy kończyli na dzisiaj, bo z tego, co widzę, to u Paulika dzisiaj już jest jutro. Bez toż będziemy musieli kończyć, co by się synek wyspał. Szczerze wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Albo może Macieju jeszcze jakiś adwocem, bo tak widzę w twoich ślepiach chęć jeszcze coś powiedzieć. Albo inny mi się zdowo. Myślę, że społeczne problemy takich blank małych społeczności, jak społeczności jednej wioski czy jednego powiatu, jednak są blank większe jak też społeczne problemy na takich społeczności jak Ślązoki czy Kaszuby. To tutaj też musimy o tym pamiętać. Dobra. Dziękuję za ten cenny głos. Toż jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję Maciejowi Bańdurowi z Kaszub, dziękuję doktorowi Arturowi Czesiakowi z Małopolski. Tak chyba najprościej będzie powiedzieć. Tym, jakiego już z nami nie ma, ze Wilimowic i Pawłowi Szutowowi trochę z Mazur, Neo-Mazurowi. Ja? To jeszcze raz wszystkim dziękuję i zapraszam na następną debatę, bo po tym, jak my dwa tygodnie do zadku mieli taką dyskusję na temat spisu powszechnego i tego, jak mniejszości się rektują, to dostaliśmy w komentarzach po tym przeciepki, że były jakieś grupy, których my nie zapraszali, no a my wszystkich nie poradzili zaprosić, bo mamy ograniczony czas i te roski, wszystkie te felery, co my zrobili, kogo my nie zaprosili, to te roski będziemy bajstrowali. I we następną sobotę w Łowoziemnosty taką mini dyskusję na temat dwa tygodnie spisu, co już wiemy. Nie? Pierwszy był taki, pierwsza debata była przed spisem, a teraz będzie, co już wiemy po dwóch tygodniach spisu. Pogodomy z gościami ze białoruskiej mniejszości,
Z tatarski, Z rumski, a to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze dopinamy lista uczestników. Też dziękuję wam. Zaproszę wszystkich na następną debatę we sobota, to będzie 18, jeśli dobrze pamiętam, albo 18 kwietnia, 17, wybaczcie. Na Facebooku Otwarty Śląsk, pamiętajcie, U otwarty, tak trzeba zapisać z U na początku, bo inaczej znajdziecie jakieś dziwne erzace. To jeszcze raz dziękuję, do już dzienio. Dzięki, chowcie się.